Placek warzywny z sosem pieczarkowym sobie zjem, ale najpierw go muszę zrobić, dlatego mieszam mleko z mąką pszenną, solą oraz solidną łyżką przyprawy curry. Dodaję odrobinę wody i mieszam, żeby powstało gęste ciasto. Kroję naprawdę dużą ilość warzyw, każde warzywo w jakiś inny sposób. Możecie je również zetrzeć na tarce. Ważne, żeby tych warzyw było co najmniej 5 razy tyle co ciasta. Wszystko dokładnie mieszam. Na patelni z solidną granitową powłoką rozgrzewam olej. Masa ląduje na patelni, wyrównuję to wszystko i zostawiam do smażenia. W tym czasie klasyczek, czyli masełko, cebulka, pieczareczki, smażonko, solenka, pieprzyk, wszystko duszę. Na koniec garść odświeżającej pietruchy i odrobinę śmietany, żeby wszystko połączyć. Czas obrócić placek, dlatego talerz ląduje na placku. Ekwilibrystyka patelnią dzięki silikonowej rączce jest to o wiele łatwiejsze. Już tylko zsuwam placek z powrotem na patelnię, dosmażam kilka minut i gotowe. Podam to na tej pięknej patelni, dlatego sos ląduje na placku. Trochę pietruchy dla odświeżenia, no i cudeńko.